Za tegoroczne plony. Przed chwilą wniesiony został ten piękny, wspaniały wieniec. Ten wieniec to jest znak, to jest symbol naszej pracy, ale również dziękczynienia. Dziękczynienia za zebrane plony, za wszelkie od Boga otrzymywane łaski. Ta msza święta, dziękczynna, sprawowana jest właśnie w intencji wszystkich rolników, sadowników, ogrodników, w intencji wszystkich ludzi, pracy, bo przez pracę naszych rąk my zdobywamy chleb. Chleb, który jest wypracowany na naszej ziemi, naszymi rękami, naszą pracą. Dlatego też dziękując zarazem będziemy prosili Boga o Jego błogosławieństwo nad nami, nad naszymi rodzinami, nad naszą miejscowością. Będziemy prosili Matkę Najświętszą, by nad nami czuwała i wypraszała to, co jest nam potrzebne, byśmy my byli jak najobfitszym plonem naszego życia, naszej wiary przed Panem Bogiem. Dzisiejsza Eucharystia ma szczególny wymiar, bowiem do ołtarza Pańskiego, do miejsca, gdzie spełnia się misterium naszej wiary, gdzie z kapłański grob otrzymujemy chleb życia wiecznego, przedstawiciele naszej parafii przynieśli w darze wieniec dożynkowy, owoc ziemi, owoc pracy rąk ludzkich, owoc tegorocznego urodzaju. Nasze myśli wiodą nas w tym szczególnym dniu na pola, sady, lasy, łąki i ogrody. Tam naszą pracą zabiegamy o godziwe życie, zabiegamy o nasz chleb powszedni. Wiele razy doświadczamy, że bez Bożej opieki cały nasz trud i nasza praca często idzie na marne. Dlatego dzisiaj ze wszystkich stron naszej parafii kierujemy nasze stopy ku temu miejscu świętemu. Chcemy Bogu podziękować przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych, za wszelkie łaski w tym roku otrzymane i prosić o Jego błogosławieństwo, aby zlał swojej łaski na polską wieś i rolników i na naszą ojczystą ziemię. Prosimy również księdza proboszcza o mszę świętą w intencji rolników, sadowników i ogrodników oraz wszystkich parafian zabiegających o chleb powszechny. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty dając pomyślną pogodę i ożywczy deszcz sprawiasz, że ziemia rodzi obfite plony. W swojej łaskawości pobłogosław te owoce i spraw. Niech Twój lud zawsze zakłada dziękczynienie za otrzymane od Ciebie dar. Niech ubodzy i potrzebujący, korzystając z obfitych dóbr urodzajnej ziemi, głoszą chwałę Twojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech się pieśń do Boga wznosi, ornem, on nam słońce w świecie.
Tobie, Panie. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że Jezus zdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do Jego nóg i Mu dziękował, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten jeden cudzoziemiec? Do Niego zaś rzekł: wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, kiedy godzinę temu zadzwonił do mnie pan organista, pan Stanisław, i kiedy powiedział, że dobrze by było, żebyśmy chociaż raz skorzystali z tomu siódmego, który mi niedawno odkrył, i wzięli czytania, które są przypisane na msze po zbiorach. I kiedy tak znalazłem ten mszał u siebie, kiedy przeczytałem Ewangelię, sobie myślę w pierwszym moim takim myślowym odruchu: cóż ona ma wspólnego tak naprawdę z tymi zbiorami? Cóż ma wspólnego z naszymi dożynkami? Ale, moi kochani, kiedy tak głębiej człowiek się zamyśli, kiedy tak się zastanowi, to zauważmy, widać, o co chodziło autorowi, temu, który układał owe czytanie na dzisiejszy dzień. Przede wszystkim, moi kochani, zauważmy, Jezus czyni dobro. Komu czyni to dobro? Trędowatym. Pomijając już to, że była to straszna choroba, gdzie człowiek żywcem, wręcz można powiedzieć, się rozpadał, to również chodziło o to, że ci trędowaci oprócz tego cierpienia fizycznego przeżywali cierpienie duchowe, bo byli wykluczeni ze społeczności. Oni byli odrzuceni, oni byli wzgardzani, oni nie mogli mieszkać wśród swoich najbliższych. Mieli gdzieś tam porobione getta, z dala od innych ludzi, a kiedy ktoś się zbliżał, musieli wołać: nieczysty, nieczysty. Moi drodzy, wielkie pohańbienie, wielki ból i straszna śmierć w samotności czekała tych ludzi. Dlatego kiedy dowiedzieli się, że idzie Jezus, a musieli Go znać, skoro wołali z daleka, Chrystus spojrzał na nich z miłością i mówił: idźcie, idźcie, pokażcie się kapłanom. I rzeczywiście poszli, ale w drodze zostali już oczyszczeni, zostali uzdrowieni, skorzystali z tej Bożej łaski. I zauważmy, żali się niejako w tej Ewangelii dalej Jezus, mówiąc: gdzież jest owych 9? Czyż nie 10 było uzdrowionych, tylko jeden przyszedł, i to jeszcze Samarytanin? Moi kochani, dziękczynienie. Panu Bogu nie zależy na tym, by Mu dziękować dla Jego chwały, dla Jego godności. On potrzebuje tego dziękczynienia dla nas, byśmy my umieli dziękować, stawać przed Nim i przed drugim człowiekiem w pokorze, w sprawiedliwości, w uczciwości. To jest, moi kochani, wielkie znaczenie owego dziękczynienia. Moi drodzy, ważne, żeby stawając przed drugim człowiekiem, przed Bogiem, odrzucać właśnie wszelką pychę,
odrzucać zrozumiałość, odrzucać ten najcięższy z grzechów. Zobaczcie, w drugim czytaniu dzisiaj słyszeliśmy, gdzie zazdrość rządza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Tam właśnie z tej pychy, z tej rządzy rodzą się przede wszystkim wojny. Wojny się rodzą tam, gdzie się kłócimy, tam, gdzie nie ma miłości, tam, gdzie nie ma dziękczynienia. Moi kochani, za wszelkie otrzymane łaski, za dobro, dziękczynienie, moi kochani, to nasza wiedza, że jesteśmy za coś komu wdzięczni. Że coś od kogoś otrzymaliśmy. Moi kochani, dziękczynienie. Jakże często, moi drodzy, narzekamy. To jest domena wszystkich Polaków i każdy o tym wie. Kiedy, moi drodzy, jest niepogoda, kiedy są wichry, kiedy są jakieś nawałnice, kiedy jakieś nieszczęście nas dotyka, jakże często niektórzy mówią, że jest to anomalia, że jest to anomalia pogodowa. Nie zwracają się nawet do Boga o prośbę, o pomoc, bo przecież trochę się ociepliło gdzieś tam, klimat się zmienia i te anomalie będą nas dotykały. Ci, którzy wierzą, czasami stają przed Bogiem z zapytaniem dlaczego i narzekają na Niego. Dlaczego nie zebraliśmy takich wspaniałych plonów, których się spodziewaliśmy? Dlaczego grad zniszczył nam nasze zasiewy? Dlaczego w tym roku nie urodziły odpowiednio owoce? Dlaczego ich było mniej? Dlaczego były już mrozki? I tych dlaczego można zadawać mnóstwo Panu Bogu. I kiedyś, moi kochani, jak się dowiedziałem po jednej z takiej mszy świętej, normalnej mszy świętej, niedzielnej, gospodarze stanęli tutaj nasi cichowscy, to było około 10 lat temu, przy bramie, zaczęli dyskutować, jak to jest z tą pogodą, jak to jest z tymi zbiorami, jak to jest i tak dalej, i tak dalej. Teraz niezadowoleni troszeczkę na to wszystko, co się działo, i to usłyszał wychodzący ksiądz, ówczesny proboszcz, ksiądz Henryk Maternia. I kiedy tak słuchał się, co oni mówią, stanął przy nich i mówił w ten sposób: słuchajcie, gospodarze, wy tak bardzo narzekacie na to, że taka pogoda, że Bóg nie błogosławi, narzekacie na samego Boga, ale tak naprawdę powiedzcie, gdzie byliście, kiedy były dni krzyżowe? Gdzie byliście, kiedy modliliśmy się o urodzaje w naszej świątyni? Gdzie byliście, kiedy było wniebowzięcie? Gdzie byliście, kiedy właśnie święciliśmy wianki, dziękowaliśmy przed przyjmę Matki Najświętszej za wszelkie otrzymane dobra od Boga? Gdzie byliście, kiedy była Matka Boża Siewna? Gdzie byliście? Jeżeli was nie było, to za co chcecie dziękować, mówi do nich. I jak opowiada ten, który był świadkiem całego zdarzenia, gospodarze nasi cichowscy spuścili głowę i odeszli. Moi drodzy, dzisiaj przeżywamy dożynki. Dożynki, czyli dziękczynienie. Dziękczynienie Bogu za wszelkie otrzymane od Niego dary. Dziękczynienie za zebrane zboża, dziękczynienie za zebrane owoce, dziękczynienie za chleb, za te ziarna, z których ten chleb powstanie. To jest nasze dziękczynienie Panu Bogu. Dziękczynienie, moi kochani, to również Boże uwielbienie związane z każdą Eucharystią. Nie chcę się dzisiaj rozwodzić na temat znaczenia wieńców, wianków, chleba, bo my to wiemy. Uczestniczyliśmy już w tylu dożynkach. Ale, moi kochani, chcę przytoczyć ważną rzecz. Może mało znane są słowa, kiedyś były bardziej znane. Teraz częściej śpiewamy,
na ofiarowanie i nie słyszymy tego, co kapłan wypowiada, jak się modli nad owym chlebem, nad owym winem, a mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi, pracy ludzkich, który Tobie ofiarujemy. I potem się odpowiada: również błogosławiony jesteś, Boże, teraz na jedzie. I znowu bierze wino i mówi: błogosławiony jesteś, Boże, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy nam ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się napojem duchowym. Zobaczcie, to Chrystus dla nas na ołtarzu przemienia chleb i wino w swoje ciało i krew. Z tego wszystkiego, co myśmy wyprodukowali z Bożą pomocą. Moi kochani, wielki dar chleba, wielki dar tego wszystkiego, co od Boga otrzymaliśmy. Zobaczmy, to Bóg nam dał ten świat, byśmy go przetwarzali, byśmy ten chleb zdobywali każdą ludzką pracą. Zapracowany chleb postawiony na stole jest chlebem błogosławionym i za to wszyscy powinniśmy dziękować. Pamiętajmy, że kto dziękuje, ten dwa razy prosi. Jest takie pożekadło, takie powiedzenie. Dlatego zauważmy, trędować na początku Ewangelii, znowu wracamy do tej Ewangelii, oni proszą, oni wołają za Jezusem: Jezusie Mistrzu, ulituj się nad nami. Stają z tą prośbą, bo i my dzisiaj również stajemy z naszymi prośbami. Stajemy z naszymi prośbami, by Bóg nam błogosławił w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszym wzrastaniu, byśmy i my byli owym wspaniałym ziarnem, które codziennie przynoszą wspaniały plon swojego życia, plon życia w pokoju, w prawdzie, w miłości, plon serca otwartego na drugiego człowieka, plon właśnie dobrych uczynków. Jakże mało teraz mówi się o tych dobrych uczynkach, a przecież jakie one mają moc, jakie one są wielkim skarbem przed Boga, przed Bogiem, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale moi drodzy, potrzeba właśnie, byśmy prosili o tę Bożą obecność, by nam błogosławił, by był z nami, by nam również błogosławił naszemu życiu, ale i również, skoro jesteśmy na dożynkach, by błogosławił przyszłorocznym plonom, bo zanim będzie to dzień czynienia, będziemy musieli cały rok czekać. I w tym czasie, oprócz tego starania ludzkiego, jeśli Bóg się stara o to, żeby było jak najbogaciej, jak najobficiej, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak czytał to przepięknie Pan Sołtys, byśmy we wszystko wpływali. Potrzeba tego błogosławieństwa, by tę naszą ludzką pracę uszlachetnić, upięknić, ubogacić. By również, moi kochani, ta praca, jeżeli jest ofiarowana Bogu, by stała się modlitwą. Jeżeli każdą pracę ofiarujemy Jemu, to jest modlitwa pracy. To jest modlitwa naszej ofiary. To jest modlitwa czynu. Nie musimy wypowiadać żadnych słów, by się modlić. Bo my wszystko, co czynimy, czy jemy, czy pracujemy, czy cokolwiek, jeżeli poświęcamy to Bogu, to wszystko uświęcamy. I za to, moi kochani, warto dziękować. Ale dziękując też pamiętajmy o tym, żeby te nasze dary ziemi przez uszanowanie dla tego dawcy wielkiego, dla Boga, by je szanować, by je nie niszczyć.
Słuchajcie, 2012 rok, w cudzysłowie mówiąc, klęska urodzaju, wymyślono nawet piece, żeby zboże palono, bo było tańsze w życiu niż węgiel. Moi drodzy, Australia, klęska urodzaju też kilkanaście lat temu. Miliony ton zboża wyrzucano do oceanu, bo była klęska urodzaju, żeby nie stracić. Moi drodzy, z jednej strony wielkie marnotrawstwo. Zobaczcie, podejdźcie do którekolwiek śmietnika. Ile tam leży chleba? Czasami wręcz, jak słyszałem, leży cały chleb kupiony, wyrzucony, bo mamy tego jedzenia w nadmiarze. My mamy. Ale moi kochani, dziękczynienie to już też również umiejętność dzielenia się. To nie tylko spranie siebie, swego serca, dawanie dla innych, ale to również ten może i mały gest materialny. Zobaczcie, co 7 sekund na świecie umiera jedna osoba z głodu. Co 7 sekund. Według obliczeń i statystyk. Coś nieprawdopodobnego. A my czasami boimy się popatrzeć na tego właśnie biednego, na tego może wydającego się nam odrzuconego, na tego trendowatego. Może tylko dlatego, że mamy serce z kamienia, że nie chcemy jej otworzyć, nie chcemy się dzielić sobą z nikim innym. Jest tyle możliwości, by wesprzeć tych, którzy potrzebują, którzy tego chleba pragną. Gdzie aż jest ten świat? Przecież stworzony przez Boga. Dlaczego woli wyrzucić? Dlaczego woli zniszczyć? Niż ofiarować, niż się podzielić. Jakiś ten świat, moi kochani, w tym aspekcie tego spojrzenia chleba jest niesprawiedliwy. Jaki chory, można powiedzieć. My dzisiaj, kiedy przeżywamy dożynki, naprawdę z całego serca, dziękujmy Bogu za dar plonu, dziękujmy Bogu za dar chleba, ale i właśnie dziękując, róbmy wszystko, byśmy, jak ów talentowaty jeden, potrafili wrócić do Chrystusa i swoim życiem, dobrym życiem, ofiarnym życiem, wspierającym innych życiem, życiem pełnych dobrych uczynków, podziękować za dar zdrowia, życia, miłości, pokoju. Amen. Módlmy się za rolników, sadowników i ogrodników, aby siłę do codziennej, trudnej pracy w polu czerpali z Eucharystii i z Twoją Boże pomocą zdołali zebrać obfite plony. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy swoją uczciwą i rzetelną pracą w fabrykach, przedsiębiorstwach, urzędach i każdej innej pracy zdobywają środki, by na ich stole nigdy nie brakło chleba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za tych, którzy pracowali na roli, aby mogli radować się nagrodą wieczną za zebrane w życiu plony dobrych uczynków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli w każdej sytuacji dzielić się wiarą, jak chlebem z każdym napotkanym człowiekiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Ofiarowany chleb, owoc ziemi oraz prace rąk ludzkich jest symbolem życia, radości, sytości i szczęścia. Symbolizuje dobro dzienne, w którym nim się dzielimy, pełen miłości. Dziękujemy Ci, Panie, za ten chleb i prosimy, aby go nigdy w naszym stole nie zabrakło. Boże, Ty sprawiasz, że ziemia rodzi zboże, z którego człowiek pracą rąk przygotowuje chleb dla podtrzymania swego życia.
Ty objawiłeś swoją dobroć ludowi wędrującemu przez pustynię i zsyłałeś mu mannę na pożywienie. Twój Syn jednorodzony nazwał siebie chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu. Okazywał On swoją miłość, kiedy rozmnażał chleb na pustkowiu, aby nakarmić głodnych ludzi, a w dzień przed swoją męką dał uczniom na pokarm swoje ciało pod postacią chleba. Pobłogosław ten chleb, który przynosimy dzisiaj, abyśmy dzieląc się tym chlebem, byli dla siebie dobrzy i z wszystkimi ludźmi żyli w jedności i potrafili się sobą dzielić jak chlebem. Ciebie, Boga, my wsławiamy, Tobie, Panu, wieczna chwała. Ciebie, Ojcze, niebo znamy, Ciebie, wielkie ziemia cała. Tobie, Ciebie, aniołowie, Tobie, Ojcze, winien losy. Yeah.